Siema! Zanim przejdziemy do omówienia tego, co będę dzisiaj robił, w sumie nie ma co omawiać, bo to będzie standardowo klatka, ale dobra, zaraz mówimy. Najpierw rzeczy takie, powiedzmy, z ciekawostek, no i z informacji ogólnie, z newsów. 2 października powinna koszula być u mnie. Nie wiem, czy się wyrobimy z tą Moskwą, natomiast jeżeli byśmy się nie wyrobili z tą Moskwą, chociażby przez długą podróż, bo mamy jedynie busa, a samolotem nikt sam nie poleci jako tako, to jest jeszcze opcja na listopad 30. Mistrzostwa Polski są w... Mistrzostwa Świata są w Polsce, w Federacji WPA. Co prawda WPA nie lubię ze względu na to, co się działo na Ukrainie, ale Mistrzostwa Europy WPA, które były już w Polsce, były zorganizowane zupełnie inaczej. A mi tylko zależy, żeby zrobić gdzieś oficjalnie te 400 kg, więc prawdopodobnie zdecydujemy się jednak na występ w Polsce, co też będzie gratką dla ludzi, którzy mnie oglądają, bo będziecie mogli przyjechać osobiście i brać udział w tym, myślę, historycznym wydarzeniu, czyli tych pierwszych 400 kg, które póki co zapowiadają się pozytywnie, o ile się oczywiście nie rozwalę. To było tyle, teraz przejdziemy trening, klatka, nie wiem jeszcze ile, na pewno dzisiaj będzie w monsterach, znaczy w monsterach, w sliwach, żeby się nie przeciążać, bo w piątek Metroflex koszula, będziemy robili jeszcze raz 360 kg, tylko tym razem już Tomek zabierze ręce, żeby znowu jakiś ekspert, bo ostatnio jakiś ekspert gdzieś tam pisał na YouTubie, wszedłem na jego profil, a to był jakiś szczeniak, gdzieś tam coś tam startujący z leśnymi dziadkami. Mi pisał, że przecież gości to zabrał, ty tego nie wycisnąłeś, a poza tym, kurwa, nie powinieneś mu mówić, tylko mu kiwnąć głową. No to, kurwa, jeżeli tak się znasz na tym wyciskaniu, to pokaż mi, jak wyciskasz i jeżeli zbliżysz się chociaż kiedykolwiek do granicy tego, co ja wyciskałem bez koszuli w przysiadzie, to wtedy chociaż porozmawiamy. Teraz póki co takie komentarze zostają ukrywane, bo nie mam zamiaru się droczyć z idiotami, a jeszcze żeby ktoś nie znający się na wyciskaniu czytał właśnie takie bzdury. Oprócz wyciskania dzisiaj pompa. Muszę coś pompować, zrobię jakieś szybkie barki, biceps, triceps, bo już nie robiłem dosyć długo i czuję, że mi to wszystko normalnie spada. Co oczywiście pewnie nie spada, tylko mam to gdzieś zakodowane w głowie. Poza tym cały ten catering, mam wrażenie, że odrobinę mnie wysusza, tak jakby było za mało tłuszczy. Napisałem tam też uwagi, zobaczymy jak to się przyjmie, jakie wprowadzimy zmiany. Ponieważ no ja muszę mieć to żywienie troszeczkę inne, nie mogę mieć ciągle indyk, kasza, ryż, indyk, kurczak, wędlina. Bo będę tracił. Będę tracił, nawet jeżeli nie będę tracił siłowo, to będę tracił objętościowo, a to się przełoży na o wiele gorszy wynik w koszuli. Także co do występu w Moskwie czy w Polsce, to jeszcze dam znać. Póki co jestem bardziej za tym, żeby to było w Polsce. Raz, że będzie to u nas. Dwa, zaoszczędzę dużo sił na podróży, tak? No i trzy, będziecie mogli wy wszyscy być, przynajmniej ci, którzy mogą, będą mogli być tam wtedy ze mną. Chyba tyle. Jak mi się coś przypomni, to jeszcze powiem na koniec, a teraz idę się coś porozgrzewać i zobaczymy, jak to wyciskanie dzisiaj pójdzie. Najmniej 200 kg w serii, może 210. Zobaczę, jak teraz siłowo stoję, bo tak naprawdę no, nie trenowałem znowu od piątku. Robię dłuższe przerwy. Zobaczymy, czy progresuję, czy będę musiał robić teraz lekki deload.
po treningu w tym samym miejscu co przed treningiem. Krótkie omówienie, wyciskanie ogólnie dosyć lajtowo, pierwsze serie, w tym rozgrzewkowe plus 180, bolesne z racji tego, że przez weekend i wczoraj się obijałem, to wszystko się poskurczało, zastało się i dzisiaj zanim się to rozruszało, o tyle dobrze, że rozruszało się już na 200 i od 200 w górę mogłem iść w miarę bez bólu. Oczywiście jutro będę znowu zdychał, więc postaram się umówić znowu na masaż, na rozbijanie falą uderzeniową, na ewentualnie coś jeszcze fajnego, żeby w piątek już był fajny trening w koszuli. 220. Pierwsze powtórzenie, troszeczkę się bałem, że mi uciekło. Temu też drugie Tomek trochę przeasekurował, a na szczęście nie trzeba było. Nie ważyło to jako tako, ustawienie się na drugiej było ok. Podciągania, nagrałem w sumie tylko jedną serię. Były trzy serie po 15 podciągnięć. Takie, byle jakie, bez tempa po prostu, żeby zrobić sobie 15 ruchów, tak jak sobie planowałem. Myślę, że i 20 bym zrobił, a i ponad 20. Moja waga obecna to jest 118 kg. Po podciąganiu myślałem, że będę jeszcze trochę ręce pompował, ale samo podciąganie już mi tak bica spompowało, a triceps z kolei mi się spompował na klatce, że już nawet nie mam siły, bo ponabijany jestem tak, że masakra. I widzę na zdjęciach, widzę w lustrze, że ta łapa faktycznie wygląda, jakby była ogromna, zwłaszcza na zdjęciach. A tu cały czas jest, teraz mierzyłem 53, także nie jest wcale jakoś dużo więcej. A na zdjęciach niektórych, czy na filmach, to wygląda, jakby tam było z 57. Co oczywiście fajnie, tylko żeby ktoś mi potem na żywo nie powiedział, a na zdjęciach masz większą łapę. Bo mówię teraz, ile mam, tu jest 53 i więcej nie ma, to jest tylko takie złudzenie na filmie. Zresztą nie dążę do tego, żeby mieć wielką łapę. Nie robię tych łap, nie trenuję, nie robię bicepsu, ewentualnie tylko jakieś podciągania. Nie zależy mi na objętości tej ręki. Chyba tyle z treningu. Chwilę odsapnę i będę coś jadł. Tam mam chyba coś na biedno po treningu, ale to się uzupełni bulkiem, żeby jeszcze troszeczkę węgle podbić. No i tyle, wieczorkiem dużo do roboty nie mam, tam chyba mam dwóch ludzi, tylko do rozpisania planu, który miałem zaległych i do końca tygodnia mam nadzieję, że spokój. Także do następnego w sumie wyciskania, czyli w piątek. Na razie.